Witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że dotarliście, drodzy. Niedziela jest szczególna, pierwsza niedziela, kiedy wspólnie razem Kościół wspomina śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Szczególny czas budowania się Kościoła, bycia razem. Chciałbym też powiedzieć, drodzy, że w związku z powodzią, która była w naszym kraju, dostałem informację, że nasz Kościół zebrał ponad 500 000 zł na pomoc dla powodzian. Także jesteśmy też wdzięczni Bogu za tą ofiarność w Kościele. Jakiś czas temu mówiłem o z takiej serii Jak służyć w Kościele, mówiłem nie tylko o powołaniu, że zgodnie z powołaniem, obdarowaniem powinniśmy służyć. Mówiłem też o tym, że powinniśmy zająć postawę sługi, że powinniśmy, tak jak Jezus, być gotowymi do usługiwania sobie nawzajem. To też powinno się wyrażać taką pokorą i też, jak mówi Słowo Boże, żebyśmy w pokorze jedni drugim usługiwali. Jest wiele, wiele aspektów. Ważne jest zadać sobie pytanie, czy ja tak służę w Kościele, czy ja taką postawę zajmuję w Kościele. A dzisiaj coś z tego chciałbym kontynuować. Już od dłuższego czasu o tym myślałem i chciałbym poruszyć tą kwestię sprawy naszego języka, sprawy naszej mowy, bo też powinniśmy służyć tak, aby Twoja, moja mowa budowała Kościół, budowała braci i siostry, a nie przynosiła zniszczenie. I myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi tego, że to jest jak najbardziej właściwe. Jest wielka moc w naszym języku, destrukcyjna i taka, która może podnieść, może zbudować, może zachęcić. Apostoł Jakub w swoim liście w 3 rozdziale właśnie na ten temat pisze i mówi tak, od 2 wiersza, 3 rozdział, mówi: dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidło, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. Język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody. Tak, kiedy czytamy ten fragment Bożego Słowa, z jednej strony Jakub pokazuje, jak newralgiczną częścią Twojego i mojego ciała, nas, jest nasz język. I z jednej strony wzywa nas do tego, żeby Twój i mój język był kontrolowany, był właściwie używany, a z drugiej jest troszeczkę takim pesymistą w tym wszystkim, bo mówi tutaj w jednym miejscu: natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. I jeszcze jedno dla mnie jest tutaj szokujące w tym fragmencie Bożego Słowa. Jakub pisze do chrześcijan, do Kościoła i on mówi tak: z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i
przychodzi przekleństwo. Tak, bracia, zwraca się do braci, tak, bracia moi, być nie powinno. No i tak zastanawiam się, jak to jest, bo jeżeli człowiek przeżywa z Bogiem, doświadcza z Bogiem przemiany, to jak to może być, jak to może funkcjonować w życiu odrodzonego człowieka, gdzie jest i błogosławieństwo, i przekleństwo. I nie sądzę, że chodzi tutaj tylko o przekleństwo w tym znaczeniu wulgarnych słów, ale chodzi o coś daleko więcej. Chodzi o przekleństwo w tym znaczeniu, że kogoś poniżamy, kogoś traktujemy gorzej albo wypowiadamy nad nim słowa. Biblia to nazywa bluźnierstwem, takie bluźniercze, że choćby coś takiego, że jesteś do niczego, ty już nic nie osiągniesz, z ciebie nic nie będzie. To są przekleństwa rzucane na drugą osobę. Najgorzej, jeżeli rodzice tak traktują i tak mówią na przykład do swoich dzieci. To jest coś strasznego. W każdym razie apostoł Jakub wzywa tutaj nas, mówi nam, jak bardzo ważna jest kwestia naszego języka. W wierszu 26 pierwszego rozdziału mówi: jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Tutaj to słowo pobożność troszeczkę, wydaje mi się, jest tak użyte poza, trochę może na wyrost, chociaż to też jest, odnosi się do pobożności, to co tutaj, o czym mowa jest, ale tam jest słowo, które oznacza religię. Treskeia oznacza, jeśli ktoś uważa się za religijnego, ale żeby nas to słowo nie raziło, to słowo religijny też oznacza, jeżeli ktoś uważa się, że służy Bogu, bo słowo religia, to treskejo można oddać też służący Bogu. Jeżeli uważasz, że służysz Bogu, albo wróćmy do tego tłumaczenia, jeśli uważasz, że jesteś człowiekiem pobożnym, czyli według Boga, a nie pilnujesz swojego języka, swojej mowy, to jest ta twoja pobożność, ta twoja służba Bogu jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną służbą Bogu, przed Bogiem, on mówi, jest nieść pomoc sierotom i wdowom, rozwija to o kolejne myśli. A więc dopuszczamy się, Jakub mówi, wielu uchybień, jeśli kto w mowie nie uchybia. A więc jeżeli ktoś potrafi i panuje i pilnuje swojego języka, swojej mowy, Jakub mówi, ten jest człowiekiem doskonałym. Ale moglibyśmy też to słowo przetłumaczyć inaczej. Ono też ma takie znaczenie, jest mężem dojrzałym, czyli tym, który dorósł do pewnych wymiarów, do dojrzałości, i on umie posługiwać się swoim językiem. Wiemy, że złość, rozdrażnienie nigdy nie sprzyja właściwej mowie. Czasami ludzie wypowiadają w gniewie, w złości, w emocjach słowa, których nigdy by normalnie nie powiedzieli. Dlatego też Biblia nam mówi, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy szybko wpadają w gniew, w rozdrażnienie, bo wtedy wiele złych rzeczy może się wydarzyć i się wydarza, bo nie panujemy, nie panując nad emocjami, zaczynamy reagować i wypowiadać słowa, które będą może kiedyś do końca życia w uszach drugiego człowieka brzmiały. I będzie trudno je usunąć. Salomon mówi w Przypowieściach 18:21, śmierć i życie są w mocy języka. Śmierć i życie. Lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. A więc mogę zyskać przyjaciół poprzez moją właściwą mowę, sposób mówienia, traktowania poprzez to, co komunikuję drugą osobę, albo będę sobie tworzył wrogów, bo przecież jest życie i śmierć. Życie i śmierć.
To słowo życie i śmierć może, które są w mocy języka, ono przynosi albo życie do życia drugiej osoby, albo śmierć. Zobaczmy, co słyszymy, co się dzieje w szkołach, gdziekolwiek, kiedy młodzi ludzie gnębią swojego kolegę czy koleżankę, gnębiąc go, mobbingując, wypowiadając niewłaściwe słowa, poniżając go, i często młodzi ludzie po prostu nie są w stanie tego znieść i popełniają samobójstwa. Jest życie i śmierć w mocy języka. Ale kiedy popatrzymy na siebie i kiedy Jezus przychodzi do twojego i do mojego życia, a Paweł pisze w liście do Kolosan, że tajemnica, która została objawiona, to jest tajemnica chwały, to jest Chrystus, który jest w nas. A więc jeżeli Chrystus jest w tobie i we mnie, to nie powinno z twoich i z moich ust wychodzić słowa, które nie będą budować, ale będą niszczyć nie tylko drugą osobę, będą niszczyć społeczność, będą niszczyć rodzinę, bo słowo ma moc. Drodzy, tak więc kłamliwa mowa, oszczerstwa, bluźnierstwo, co niewłaściwe rzeczy powodują niesamowite konsekwencje. Wpływają na nas, wpływają na innych, wpływają na całe społeczności. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze. Syci się plonem swoich warg, mówi Salomon w Przypowieściach 18:20 i 12 rozdział, wiersz 14. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze. Zwróćcie uwagę, to jest też, ja myślę, że to są działania sił ciemności, sił demonicznych na życie ludzi i także Bożych ludzi, Bożego ludu. Kiedy diabeł wywiera pewną presję na nasze życie, na nasze emocje, na nasz umysł i zaczynasz wypowiadać słowa, które są jak trucizna, którą nasycasz swoje wnętrze. Ja nic nie potrafię, nic nie zrobię i tak dalej. Diabeł chce ci zabrać wiarę w to, że Bóg obdarzył cię możliwościami, Bóg ci dał tak wiele, że możesz wiele rzeczy osiągnąć, ale diabeł próbuje to zniszczyć i chce, żebyś zaczął wypowiadać negatywne słowa. Myślę, że nieraz słyszeliśmy, jak ludzie, też młodzi ludzie, będąc pod różnego rodzaju presją, czy rówieśników, czy w domu, mówią, nienawidzę siebie. Nie, że kogoś innego, nienawidzę siebie. Ja nie mam żadnej wartości, żadnego znaczenia. Ale Salomon ostrzega, jest życie i śmierć w mocy języka i Bóg nigdy nie chce, żebyśmy w ten sposób nie tylko mówili o kimś innym, ale żebyśmy jakby działali destrukcyjnie, niszczyli mową samych siebie. Możesz sycić i karmić samego siebie dobrym wyznaniem, tym, kim jesteś w Jezusie Chrystusie, co Bóg dla ciebie uczynił, bo przecież jesteś umiłowany przez Boga. Chrystus oddał życie za ciebie. Bóg stoi po twojej stronie. Bóg ma plany dla każdego z nas. Zobaczcie, diabeł próbuje i wpływa na nasze emocje, na nasz umysł, abyśmy w sposób niewłaściwy nie tylko wypowiadali się o innych, ale też abyśmy niszczyli samych siebie, abyśmy doprowadzali siebie do ruiny. Biblia mówi, że to, co człowiek sieje, to będzie żął pod każdym względem. To słowo, które tam jest użyte, co człowiek sieje, to rządź będzie, jest użyte między innymi odnośnie hojności, ale nie tylko. Prawda? Jeśli sieję dobro, jeśli wypowiadam dobre rzeczy, to też to będzie wracać i Bóg będzie mi błogosławił. I też będę odbierał błogosławieństwo od innych. Nie zawsze tak jest. Bo czasami my błogosławimy, a ktoś nas przeklina. I obyśmy tylko nie próbowali dorównać do Niego i oddać Mu tym samym.
Ale kiedy ty trwasz w błogosławieństwie, zaczynasz przełamywać tą ciemność, która próbuje ogarnąć twoje życie, zniszczyć twoje życie, abyś nie był, tak jak już tutaj było mówione, solą ziemi, światłem, które ma świecić. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza mówi tak, nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. A więc to, w jaki sposób mówię, w jaki sposób przemawiam, co mówię, to będzie albo dla mnie życiem i błogosławieństwem, dla mnie samego i dla innych, albo będę gotował sobie problemy. Wpadnę w kłopoty. Wiecie, możesz sam doprowadzić się do załamania psychicznego, do depresji przez niewłaściwą mowę. Pan Jezus dużo mówił na temat mowy, na temat języka. Mówił tak, między innymi w Ewangelista Mateusz to zapisał, powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie, słuchajcie, na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Czyli właściwie nie będziesz potrzebował to, co wypowiadamy, czasami gdzieś tam w skrytości. Albo wypowiadam słowa wiary, albo mogę wypowiadać słowa niewiary. Prawda? Odrzucenia Syna Bożego, odrzucenia Jezusa. W każdym razie ta nasza mowa, nasz język zdradza nas, w jakim miejscu ja jestem. I to będzie miało wieczne skutki. Albo będę usprawiedliwiony. No bo jeżeli ustami wyznaję Jezusa moim Panem, jeżeli za tym idzie moje życie, to to wyznanie, kiedyś z tym wyznaniem, w oparciu o to wyznanie też, ono jest słyszane przez Boga. A jeżeli jest inaczej i tego nie wyznaję, to słowo powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. To słowo nieużyteczne oznacza słowo, które jest próżne, jest bezowocne. Ono nie wnosi nic dobrego, nic właściwego ani do naszego życia, ani życia innych ludzi. Mowa, język zdradzają każdego z nas. Więcej, język i to, co mówimy, daje świadectwo, czy jestem Bożym dzieckiem, czy nie. Jeżeli z obfitości serca mówią usta, tak? Z obfitości serca, to świadczy, że o moim duchowym stanie, o moim wewnętrznym stanie. Co ja mówię, o czym mówię, czym się fascynuję, kogo chwalę. Kto jest, że tak powiem, w centrum mojej uwagi. Jeżeli z obfitości serca mówią usta, to też to powinno być wyrażane w takich właśnie miejscu jak społeczność, gdzie powinniśmy wyrażać uwielbienie i chwałę. Jeżeli żyjesz z Panem, żyjemy z Panem, jesteśmy napełnieni, że tak powiem, Jego obecnością, radujemy się, to emanuje, to wypływa, powinno wypływać, bo z obfitości serca mówią usta. Dalej, twój i mój język daje świadectwo, tak jak czytaliśmy, czy jestem pobożny, czy nie, albo inaczej, czy służę Bogu, czy nie. Jeśli ktoś sądzi, że służy Bogu, albo że jest pobożny, a nie powściąga języka, tego służba Bogu albo pobożność jest bezużyteczna. A więc mój język, moja mowa odkrywa moje serce, mojego ducha, to, co jest wewnątrz. I to jest, kiedy jestem sam, kiedy jestem w zgromadzeniu, kiedy jestem w domu, to się ujawnia. Wiecie, czasami, znaczy nie czasami, ludzie potrafimy pewne rzeczy jakby no, zamaskować, prawda? Ale kiedy uważamy, że nikt nas nie widzi i nie słyszy, nagle coś się zmienia. Oby nie, oby nie.
ale abyśmy wszędzie dawali świadectwo o prawdziwej pobożności i służeniu Bogu. Jeśli dalej to słowo powściąga, jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, czy służy Bogu, a nie powściąga, to słowo powściągać, to jest to nawiązanie do tego z trzeciego rozdziału, czyli prowadzić za pomocą wędzidła. Ja sam nakładam sobie granice i powstrzymuję swój język. Myślę, że nie zawsze to jest łatwe i proste. Dlatego też między innymi jeden z psalmistów modli się: Boże, postaw straż u wrót mojego języka. Panie, pomóż mi, aby mój język mógł właściwe słowa, właściwe rzeczy wypowiadać. Język, mowa świadczy o prawdziwości nawrócenia. Z tego samego źródła nie może płynąć gorzka i słodka woda. Nie mogą płynąć dobre i złe rzeczy. Jeżeli jestem Bożym dzieckiem, narodzonym na nowo, tak jak tutaj mówi Jakub w tym fragmencie, czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Możliwe jest tak, że kiedy Paweł pisze do tych 12 pokoleń rozproszonych ten list i zwraca uwagę na mowę tych wierzących ludzi, może niektórzy w ogóle musieli się zastanowić, czy oni stali się takim źródłem wody słodkiej. Czy rzeczywiście tam Jezus jest w ich życiu? Bo nie można zbierać, prawda, winogron czy dobrych owoców z cierni i ostów. Jak też w Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi. A więc to świadczy, czy jestem Bożym dzieckiem. Mowa moja zdradza tak wiele rzeczy, moje serce, moje wnętrze, moją prawdziwą lub udawaną pobożność, świadczy o moim nawróceniu. Apostoł Paweł napisał tak: uwierzyłem, przeto powiedziałem. Ja to przeczytam, to jest z drugiego listu do Koryntian, z czwartego rozdziału. Czyli popatrzcie, kiedy wierzysz, kiedy masz zaufanie do Boga, to wypowiadasz to zaufanie. Nie wypowiadasz niewiary, nie wypowiadasz zwątpienia. Oczywiście ja wiem, każdy z nas, tu już Jakub zaznaczył na początku, że w wielu rzeczach upadamy, prawda? W wielu rzeczach. I nieraz nam się zdarzy wypowiadać słowa niewiary, braku zaufania, jesteśmy tacy przybici, zamartwiamy się, prawda? Ale dobrze, jeżeli to szybko z tym się uporamy, bo taka żywa wiara. Paweł mówi tak, mając w czwartym rozdziale drugiego listu do Koryntian, wierszu 13 i 14 w kontekście, mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy i dlatego też mówimy. I my wierzymy, dlatego mówimy. Nie mówimy słów niewiary, zwątpienia, porażki, ale wypowiadamy słowa zaufania do Bogu w oparciu o to, kim On jest, co On dla nas uczynił, co nam obiecał, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Zobaczcie, on wypowiada słowa wiary. Mówi, dlatego, że uwierzyłem, dlatego wyznaję i wiem, że ten, który wzbudził Jezusa, także mnie z Jezusem wzbudził. Wzbudził mnie już. Myślę, że w chrzcie to jest taki właśnie moment śmierci i wzbudzenia do życia w zmartwychwstaniu w Chrystusie. I razem z wami przed sobą stawi. On ma nadzieję, patrząc w niebo. On wyraża to, mówi, dlatego że tak wierzę, tak mówię, tak będę wypowiadał moimi słowami. Nie pozwolę, żeby moje serce było napełnione niewiarą.
z wątpieniem, aby moja mowa była mową człowieka wiary, który ufa Bogu. Jeszcze jedna rzecz. Nasz język nie tylko świadczy o naszej wierze, o naszym nawróceniu, ale świadczy o bojaźni Bożej lub braku tej bojaźni. Jeżeli nie zwracam uwagi na to, co mówię, jak traktuję innych, jak się do nich odnoszę, to znaczy, że masz tyły, mamy tyły. Brakuje nam bojaźni Pana. Jeżeli jest napisane, że z każdego nieużytecznego słowa zdamy rachunek, to powinienem zwrócić uwagę na to, co mówię, jak mówię. Jak odzywamy się w naszych domach do siebie, do naszych dzieci, do rodziców, mąż do żony, żona do męża. Z nieużytecznego słowa zdamy rachunek, odpowiemy. W Przypowieściach 8:13 jest powiedziane tam, że Bóg, ja to może przeczytam, żeby to... Tam jest mowa o przewrotnej mowie, pełnej fałszu. A więc kiedy muszę zwracać uwagę, aby moja mowa nie była manipulowaniem, czyli mówieniem czegoś innego, za chwilę znowu czegoś innego, wypieraniem się tego, co już się powiedziało. Wiecie, czasami ludzie nawet nie wiedzą, co mówili. Coś powiedzą, a później mówią, że nie powiedzieli. To jest przewrotna mowa i musimy na to zwrócić uwagę. Bać się Pana. Znaczy nienawidzieć zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Przewrotnej mowy. Jeden z Bożych sług napisał coś takiego. Możemy pokutować z powodu naszych win i otrzymać przebaczenie. Nie jesteśmy jednak w stanie cofnąć tego, co powiedzieliśmy. Czasami, wiecie, ludzie myślą, że muszą wszystko mówić, co mają w sercu. Ale tak nie jest. Tak nie jest. Wiecie, jak się nawróciłem, taki chciałem być szczery. Czasami pomyślałem coś niewłaściwego o moim tacie, a później przychodziłem i mówiłem mu, co złego o nim pomyślałem i go przepraszałem. To nie były jakieś może... I nagle zrozumiałem, że ja nierozsądnie postępuję. Są rzeczy, które powinny być gdzieś tam uporządkowane, prawda? Nikt o tym nie wie, nie zostały nawet wypowiedziane, to się tam gdzieś dzieje i z tymi złymi myślami musisz sobie zrobić porządek, usunąć je, prawda? Tak myślę. Wiem. Bo przecież jeśli wypowiem, nie mam złego zamiaru, ale wiecie, diabeł próbuje włożyć pewne myśli, a później chce, żebyśmy to mówili. Coś, co jest niewłaściwego. My żałujemy, my nie chcemy, ale mądrość jest potrzeba. Nie możesz cofnąć tego, co powiedziałeś. Nieokiełzany język jest najgorszym z możliwych uchybień w charakterze chrześcijanina. Ponieważ bezmyślne słowa, jakie język wypowiada, są źródłem śmiercionośnego strumienia, który płynie i płynie, rozprzestrzeniając śmierć gdziekolwiek dotrze. Pobożny, ten, który służy Bogu, ten, który uwierzy, on nakłada wędzidło sam na swój język. A jeśli ma z tym problem, idzie, zresztą każdy chyba ma problem. Ale Bóg chce nam pomóc. Jego łaska chce nam pomóc i daje nam moc do tego, abyśmy mogli sobie nałożyć wędzidło i kontrolować swój język. I dalej mówi tak. Kiedy staniemy przed sądem Chrystusowym,
Być może odkryjemy, że szkody spowodowane bezmyślną mową przewyższają te, których źródłem było wiele innych uchybień. Powoduje ona, nasza mowa, wielkie spustoszenie w życiu innych, jak i w naszym własnym. Słów, które raz wyszły z naszych ust, nie możemy cofnąć. Mogą one być dalej przekazywane, wywołując po drodze wielkie szkody. Drodzy, a więc jeżeli to jest tak, a jest to tak poważna sprawa, to powinienem jako Boży człowiek, ten, który naśladuje Chrystusa, pilnować swojego języka i swojej mowy. W Przypowieściach 6:16-19 jest tam mowa o rzeczach, 6 rzeczy z 7, których Pan nienawidzi. Butne oczy, kłamliwy język, przelew krwi niewinnej, serce, które knuje złe myśli, dążenie do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braci. Na 7 rzeczy, których Bóg nienawidzi, 3 dotyczą języka. Mowy. 3 dotyczą języka. Tak więc Bóg, Pan i Słowo Boże wzywają nas do tego, żebyśmy zwrócili uwagę, w jaki sposób, jakie słowa. Wiecie, czasami słowo potrafi zabić, zabrać nadzieję, ale też odwrotnie, słowo może uskrzydlić, dać energii drugiej osobie, dać siłę. A przecież jesteśmy do tego wezwani, aby jeden drugiemu dodawał posiłku, zachęty, zbudowania. Dlatego w liście do Kolosan jest napisane: mowa wasza, 4:6, mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Krytykanstwo, narzekanie, sarkazm, niestosowne dowcipy, dwuznaczna mowa, obmawianie, oczernianie niszczą relacje, wspólnotę, Kościół Jezusa Chrystusa, ludzi drogo wykupionych. I tak naprawdę mówiąc, możemy to odnieść do tego, kto w ten sposób działa, niszczy Kościół. A pamiętacie, kto niszczy Bożą świątynię? Tego zniszczy Bóg. I nie chcemy być tymi, którzy przez może taką swoją lekkomyślność tak lekko chcemy traktować. To słowo, kiedy Jakub mówi: nie obmawiajcie, 4:11, nie obmawiajcie jedni drugich. To słowo katalaleo, obmawiać, znaczy oczerniać, pomawiać. Pomawiać. Słownik języka polskiego oszczerstwo definiuje następująco: niezgodne z prawdą, złośliwa obmowa mogąca poniżyć obmawiającego, kalumnie lub potwarz. To jest oszczerstwo. Oczernić kogoś to jest nieprawdziwe, uwłaczające informacje, czyli kogoś przedstawiamy w złym świetle. Wiecie, lepiej nic nie mówić, nie? Dla swojego własnego bezpieczeństwa przed Panem. Jeżeli mamy coś źle powiedzieć, lepiej nie mówić. A jeżeli już, to lepiej rozmawiać z osobą, której widzimy, że coś jest nie tak, ale też musimy w sposób właściwy rozmawiać z wielką łagodnością, z wielką uprzejmością, z delikatnością. Plotka to jest niesprawdzona lub kłamliwa pogłoska powtarzana z ust do ust. Wiecie, jak plotka potrafi urosnąć do niebotycznych rozmiarów, nie? Jak z tym, że dają samochody na Placu Czerwonym, nie? W
Wołgę, nie? Ale okazuje się, że to chodziło o rzekę Wołgę do przepłynięcia i tak dalej. To jest całe takie humorystyczne opowiadanie. Plotka potrafi urosnąć, stworzyć nową rzeczywistość. Zobaczcie, szatan jest oszczercą. Diabolos, diabeł, greckie diabolos oznacza oszczercę. Oszczercę. Ale to nie jest ktoś, kogo my chcemy naśladować, nie? Biblia mówi że chrześcijanie właśnie w taki diabolos postępują, czyli w sposób oszczerczy, tak jak diabeł. Jeśli używamy w sposób niewłaściwy swojego języka. Diabeł rzuca oszczerstwa na każdego z nas przed Bogiem, a Chrystus wstawia się, chroni, broni nas, prawda? Jest zupełnie inne działanie. Ale diabeł nie tylko nas atakuje, ale poprzez nasz język próbuje dotykać, niszczyć innych. W księdze Nehemiasza 6:1-13 jest napisane, że ci, którzy byli przeciwni odbudowywaniu murów, ci autochtoni, którzy tam mieszkali, kiedy Izraelici, Judejczycy wrócili, odbudowali świątynię, później zaczęli odbudowywać mury wokół Jerozolimy, tam jest napisane, wśród pogan rozeszła się wieść. Ci przeciwnicy rzucali oszczerstwa na Nehemiasza. Chcesz zostać królem, chcesz objąć tutaj władzę, chcesz się sprzeciwić prawowitej władzy. I w ten sposób budowali jemu opinię, ale Nehemiasz pokładał swoją ufność w Bogu. Moi drodzy, na przykład 4 Mojżeszowa, 12-13 rozdział, Aaron i Miriam zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi. I wiemy, jak to się skończyło, prawda? Kiedy Bóg stanął i kiedy Miriam pokryła się trądem, oni się buntowali. Korach w swoim buncie, o czym czytamy w 16 rozdziale 4 Mojżeszowej, jest napisane, że zbuntowali się, połączyli, wystąpili. I zobaczcie, jaka ich mowa była taka perfidna, śliska. Znaczy, dla niektórych brzmiało to może fajnie. Dość tego, mówili do Mojżesza. Cały zbór, wszyscy w nim są święci, Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie, ty i Aaron? Dlaczego? Język ciekawy, my wiemy, że wszyscy są święci, prawda? Ale oni użyli takiego podstępnego języka, aby uderzyć w Mojżesza i w Aarona. A jak skończyła się sprawa związana z wejściem do ziemi obiecanej? Wszystko od języka. Ziemię zbadali, 4 Mojżeszowa, 13 rozdział. Oni powiedzieli, mocny lud i tak dalej, ale zaczęli wypowiadać słowa niewiary. Nie zdobędziemy. Jesteśmy jak szarańcza. Po co my tutaj jesteśmy wyprowadzeni? Zwróćcie uwagę, 10 ludzi na 12, a 2 miliony innych ludzi. Zaraz zaczęli się burzyć w oparciu o te słowa. I stanęli po raz kolejny przeciwko Mojżeszowi i stanęli przeciwko Bogu. Zobaczcie, jak niewłaściwa mowa może zburzyć, zniszczyć wiarę w życiu ludu Bożego. Może poróżnić, może uderzać w tych, którzy stoją na czele. Uderza w brata i siostrę. Bóg właściwie w tym momencie chciał powiedzieć koniec. Gdyby nie Mojżesz, jego pełne miłości i pokorne serce, który wstawiał się, chyba już po raz któryś, ocal ten lud. Nie pozwól, żeby zginął.
Chcę wrócić do tego słowa z listu do Kolosan 4:6. Mowa wasza, mowa twoja, moja, każdego Bożego człowieka, niech będzie uprzejma. I chcę zwrócić uwagę na to słowo uprzejma. To jest słowo greckie charis. I zobaczcie, ile ono ma znaczeń. Jest piękne. Jak ja to kiedyś przeczytałem, to mówię, to jest piękne. Mowa wasza niech będzie. Zamiast to uprzejma, to rozwiniemy to. Rozpakujemy to słowo uprzejma, co ono znaczy. Mowa wasza niech będzie pełna powabu, wdzięku, uroku, uprzejmości, przychylności, dobrodziejstwa, przysługi, wdzięczności. To jest to, o czym pisze Paweł, abyście wiedzieli, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. A w liście do Tytusa, w 3 rozdziale, Paweł pisze, przypominaj im, aby o nikim źle nie mówili. Nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni i niesforni. Aby nie byli kłótliwi. Czyli to słowo oznacza kogoś takiego wojowniczego, walczącego, aby nie w ten sposób odnosili się do siebie, toczyli w ten sposób walkę. Nie mówili źle. To słowo to jest to blasfemia, bluźnierstwo, wypowiadać coś złowróżebnego, profanującego, źle mówić o kimś, rzucać oszczerstwa, spotwarzać czy też przeklinać. Ktoś powiedział bardzo mądrze, język ma kilkanaście centymetrów, a potrafi zabić dwumetrowego mężczyznę. I tak jest. Tak więc z kolei miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, mówi Salomon, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa. Kto pilnuje swojego języka? Jest wiele takich dobrych wypowiedzi takich na temat języka. Słowo dobre rozwesela. Mowa szczera trwa wiecznie. To, co już czytaliśmy w Nowym, jest w Starym. Z owocu swoich ust nasycony będzie człowiek dobrym. Jakże dobre jest słowo we właściwym czasie. Wiele zachęty jest do tego, abyśmy w sposób właściwy używali języka. I kończąc, kilka ostatnich myśli. Kiedy ktoś przychodzi do nas i zaczyna mówić o kimś źle, nie ma go tutaj, nie jest obecny, a on sobie pozwala mówić źle, powinniśmy powstrzymać taką osobę przed taką mową. Powiedzieć jej, że tego po prostu nie chcemy słuchać. Nie interesuje nas to. Jeżeli coś masz, idź rozmawiaj z tą osobą. Więcej, powinniśmy łagodniej, z miłością napomnieć taką osobę. Przypomnij jej, że takie słowa mogą wyrządzić wiele szkody. Jeżeli tak zareagujemy, nie zyskamy aplauzu u osoby, która próbuje nam coś negatywnego. Może nawet się obrazi. Ale to nie o to chodzi. Staraliśmy się w sposób właściwy, po Bożemu, tą sprawę rozwiązać. Kiedy słyszeliśmy coś negatywnego, nie powinniśmy tego rozgłaszać. Bo to może nie być w ogóle prawdą. Będziemy niszczyć. Pamiętaj, że osoba, która mówi źle o innych, do ciebie, do mnie, do nas, prawdopodobnie też źle mówi o nas przed innymi.
kto jest. I na koniec powinienem sobie zadać pytanie, dlaczego ta osoba mi to opowiada? Czy dlatego, że lubię słuchać nowinek, różnych tego typu rzeczy? Czy rzeczywiście tak jest, że lubię nastawiać ucha na takie rzeczy? Jeżeli tak, to chyba powinniśmy coś zmienić w naszym sercu, w naszym nastawieniu. Język, Pan chce, żeby był używany do tego, abyśmy budowali samych siebie, budowali Kościół, używali go jako oręża do budowania, a nie do niszczenia. Aby nie stał się narzędziem w ręku oskarżyciela, szatana, ale był narzędziem Ducha Świętego, aby błogosławić, budować, czynić te właściwe rzeczy. Powstańmy, aby się modlić. Panie Jezu, tak jak pisze Jakub, wiemy, że w wielu rzeczach upadamy i tak wiemy, jak trudno jest poradzić sobie z językiem, z naszym własnym, ale dziękujemy Ci, Panie, że Ty dajesz łaskę, że Ty dajesz siły, dajesz też oczyszczenie z tego, co niewłaściwe. Tak pomóż każdemu z nas pilnować swojego języka, swojej mowy. Daj też tą świadomość, Panie, jeżeli coś jest nie tak, uświadom nam, pokaż nam. Panie, jeżeli w tym względzie upadamy, postępujemy niewłaściwie. Ojcze, chcemy być tymi, którzy wypowiadają słowa życia, słowa wiary, słowa zbudowania. Panie, o to się modlę dla siebie i dla każdego z nas. Błogosławię Twoje imię i modlę się, Panie, aby dobre słowa wypływały z każdego z nas, tak aby Kościół doznawał radości, aby bracia i siostry byli podnoszeni, budowani, zachęcenia. Było wiele radości, wiele wdzięczności jeden za drugiego. Chwały dla Ciebie, Ojcze. O to się modlimy w imieniu Jezusa. Amen.